Cześć, witajcie. Zawędrowałem na stoisko Alcatela, gdzie spotkałem znanego wam skądinąd Adama Bialica. I Adam opowie wam trochę o najnowszym telefonie Alcatela dla ludzi młodych i pięknych i może niezbyt zamożnych. Cześć wszystkim. Troszeczkę wyjątkowo teraz znowu w roli opowiadacza o telefonach. Mamy nowy smartfon. Mamy, dlatego, bo od niedawna pracuję w Alcatelu. No i właśnie GoPlay jest nowym produktem mojej firmy. Jest to smartfon, tak jak Janek wspomniał, skierowany dla osób młodych, aktywnych, takich, którym nie obce jest to, że smartfon może gdzieś upaść w błoto, czy na podłogę, czy wpaść do wody. No i rzeczywiście to urządzenie jest w stanie wytrzymać tego typu wyzwania, bo... Patrzcie, jak się ładnie PR-owej gadki już nauczył. Szybko poszło. Mamy tutaj certyfikat IP67, czyli całkowite odizolowanie od pyłu i możliwość przytrzymywania urządzenia metr pod wodą przez 30 minut. Do tego smartfon jest w stanie wytrzymać upadki z 1,5 metra na ziemię, także jest też odporny pod względem uderzeń. Odwróć go, pokaż jak to wygląda z tyłu. Starszy tej nawiki odporności. Mamy 8 wersji kolorystycznych, tutaj są połączenia różnych barw. Biały lub czarny front i do tego te właśnie jakieś takie bardziej zwariowane barwy. Ciekawa sprawa, no bo faktycznie ten telefon Alcatel w ogóle, trzeba przyznać jedno Chińczyko-Francuzom, że projektują te telefony w sposób dość nietypowy. To się może podobać albo nie, ale one są rzeczywiście inne niż to, co proponuje konkurencja. No ten tył jest dość fikuśny i faktycznie pewnie musiałbym mieć tak ze 12 lat, żebym go pożądał, ale czemu nie? Z fikuśnych, bardziej fikuśnych urządzeń to jeszcze przejdziemy do urządzenia Popstar, natomiast tutaj pokażę wam całkiem fajną opcję, która mi osobiście się bardzo podoba, dzięki której mógłbym prowadzić znanego wam pewnie Upshakera. Gdzie jest tylko ta opcja, kto się usunął z głównego ekranu? Tutaj mamy ViewMe. ViewMe polega na tym, że na ekranie pojawia się, tak jak zobaczyliście, ta pływająca ikonka. Wystarczy na nią tapnąć. Zaczynamy nagrywanie. I w tym momencie nagrywamy wszystko to, co dzieje się na ekranie, czyli nie wiem, grę, film, który oglądamy na tym, ale też nagrywa komentarz, dźwięk, który jest dookoła i obraz z przedniej kamerki. Czyli tak funkcja, jak widzicie, z której skorzysta dwóch dziennikarzy na świecie oraz wszyscy blogerzy gamingowi. Aspirujący youtuberzy, których jest naprawdę sporo, na pewno się z tego ucieszą. Jeżeli ktoś teraz myśli o tym, żeby zacząć, nie wiem, recenzowanie gier mobilnych na YouTubie w ten sposób, proszę bardzo. Pytanie brzmi, jak to będzie działało na procesor, bo jest pewna obawa, że może być lekko obciążające. Może być lekko obciążające, no ale mając kilka rdzeni, to tych kilka... O, i płynnie przejdźmy do specyfikacji. Masz zachwalać te kilka rdzeni. Mając kilka rdzeni, mamy wtedy kilka możliwych zadań, tak, działających w tle. Tutaj mamy 4 rdzenie w Snapdragonie 410, do tego jest 1 GB RAM-u, 8 GB pamięci wewnętrznej. Oczywiście jest możliwość rozszerzenia tej pamięci poprzez karty microSD. Mamy aparacik 8 megapikseli z tyłu i 5 megapikseli z przodu. No i bardzo fajną, wydajną baterię 2500 mAh, która w działaniu przekłada się w testach na to, że na przykład smartfon może przez 55 godzin non-stop odtwarzać muzykę na słuchawkach. Okay. Albo przez 50 godzin na głośniku. To taki... Adam włączył alarm. To ja w międzyczasie tylko powiem, że wygląda ekran nawet nie najgorzej. Jak on ma rozdzielczość, przypomnij? To jest 5-calowy ekran HD. Okej, jest nie najgorzej, bo zestawmy to teraz z ceną. Ile to będzie kosztować? Smartfon ma kosztować w Polsce około poniżej 800 zł, 799. No okej, czyli w sumie cena nie najgorsza. Jest kilka bajerów, faktycznie urządzenie, będzie też dostępne u operatorów, także też może to troszeczkę obniżyć. No, jeżeli by wydawali abonamenty dla dzieciaków w okolicach 12-15 lat, to podejrzewam, że byłby hit. Ale rodzice w sumie też mogą wziąć. No mi się wydaje, że zupełnie fajny smartfon. Taki chociażby na przykład wakacyjny albo na narty. No tak, nie, jest ciekawe. Słuchajcie, dobra, przejdę z Adamem dalej. Słuchaj, przejdźmy do zegarka, który...